WrestleMania Weekend to najgorętszy okres w świecie pro-wrestlingu od zarania dziejów. Cały świat kieruje swój wzrok w miejsce, w którym odbywa się największa gala federacji WWE. Oczywiście korzystają z tego też inne federacje, a przykładem może być zapowiedziana gala Impact Wrestling kontra Lucha Underground. Jednak tak wielkie widowisko sprawia, że pojawia się coraz więcej ograniczeń. Z roku na rok wrestling, a w szczególności WWE, trafia do coraz większej ilości osób, które często nie rozumieją zasad działania owego widowiska sportowego. Szczególnie jeśli na WrestleManii pojawia się taka osoba jak Ronda Rousey czy inny celebryta spoza świata profesjonalnego wrestlingu. Jednak przed rozpoczęciem owego filmu chciałbym Was poprosić o pozostawienie subskrypcji na naszym kanale. Dla Was to tylko chwila, a dla nas wielka motywacja, szczególnie biorąc pod uwagę, że ponad 60% naszych odbiorców nie ma pozostawionego suba. Tak więc o jakie ograniczenia chodzi? Stan, Louisiana wraz z Wrestling Post wydali cały raport z rzeczami, które są absolutnie zabronione podczas WrestleManii. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z whatiswrestling.pl, a oto 5 rzeczy, których nie zobaczymy podczas WrestleMania 34. Krew. Choć ten zakaz nie dotyczy stricte profesjonalnego wrestlingu, to i tak trzeba będzie się do niego dostosować. Zakaz używania krwi do podbudowy widowiska jest zakazany na całym terytorium stanu Louisiany. Tak więc nieważne, czy to WrestleMania, czy koncert z udziałem Justina Biebera. Choć, czy to jest wielka przeszkoda dla WWE? Wydaje mi się, że nie, ponieważ krew w WWE jest ostatnio używana bardzo rzadko. Ostatni raz krew, a raczej jej symulacja, została użyta podczas segmentu Vince'a McMahona z Kevinem Owensem w ubiegłym roku. Podczas WrestleManii krew mogłaby zostać użyta podczas pojedynku o Universal Championship pomiędzy Romanem Reignsem a Brockiem Lesnarem. Podczas takiej samej walki na WrestleManii 31, tylko że o tytuł WWE, zobaczyliśmy specjalnie wywołanie krwawienia u Lesnara, aby pokazać powagę i determinację obu zawodników. Oczywiście warto dodać, że zakaz ten nie dotyczy przypadków, gdzie podczas całego widowiska dojdzie do jakiegoś wypadku. Na przykład hej, Seth Rollins zboczowany flying knee i złamany nos swojego przeciwnika. Pile driver. I kolejna rzecz, która została zakazana przez stan Louisiany i Wrestling Post. Całość opiera się na kilku przypadkach, w których wrestlerzy po otrzymaniu piledrivera odnieśli poważne kontuzje. Choć jak wiemy, podczas zwykłego clothesline'a można połamać sobie wszystkie kości. Jednak sprawa piledriverów i dla samego WWE jest dość bolesna. Wystarczy przypomnieć sobie wypadek z walki Stone Cold Steve Austin kontra Owen Hart, gdzie po wykonaniu piledrivera przez Harda Austin został sparaliżowany. Jednak, czy podczas WrestleMania jakikolwiek z obecnych zawodników wyciągnie ze swojego arsenału pile drivera? Jedynymi osobami, które mogłyby to zrobić, są Kane i Undertaker, których pojawienie się i tak jest pod wielkim znakiem zapytania. Kane mógłby pojawić się w Under the Giant Memorial Battle Royal, a Undertaker w walce z Johnem Cena. Jednak, jeśli doszłoby do takich walk, to czy pile drivera rzeczywiście byśmy nie zobaczyli? WWE prędzej zapłaciłoby duże pieniądze za karę, aniżeli zrezygnowałoby z najmocniejszej ofensywy Deadmana. Gospodarz. Nie, nie jest to rzecz zakazana w stanie Louisiany, jednak WWE gdyby miało w planach specjalnego prowadzącego WrestleMania, to już na 100% byśmy o tym wiedzieli. New Day w zeszłym roku skradło show, przedstawiając nam powrót Hardysów do walki o Raw Tag Team Championship. W 2011 roku podczas WrestleMania 27 The Rock jako prowadzący wmieszał się w main event, gdzie The Miz bronił tytuł WWE przeciwko Johnowi Cenie. Tak, dobrze słyszycie, The Miz z tytułem WWE i na dodatek w main evencie WrestleMania. Więc chyba śmiało możemy powiedzieć, że gospodarz największej ze scen zawsze wprowadza jakieś pozytywne zamieszanie. W tym roku jednak podczas WrestleMania 34 będziemy musieli obejść się bez specjalnego gospodarza. Choć może to i lepiej. Chris Jericho. Tak, trochę dziwnie stawiać Chrisa Jericho obok krwi czy pile drivera, ale zastanówmy się na tym jeszcze przez chwilkę. Czy Chris Jericho nie jest obecnie jedną z tych osób, która robi kompletnie to, co chce w świecie profesjonalnego wrestlingu? Zrobił furory, dodając ludzi do jakiejś listy. Opuścił WWE i podpisał porozumienie z New Japan Pro Wrestling, na mocy którego wystąpił podczas Wrestle Kingdom 12 w walce nie z byle kim, a samym Kennym Omegą. Dzień później zaatakował jedną z najbardziej rozpoznawanych osób w New Japan, Tatsui Naito, a kilka tygodni później wystąpił podczas Raw 25 i to w koszulce z New Japan. Więc jeśli to nie jest dowodem na to, że Chris Jericho jest greatest of all time, to już nie mam pojęcia co. Tak więc Jericho prawdopodobnie nie wystąpi podczas WrestleMania, ponieważ tego samego dnia ma jeden z koncertów ze swoim zespołem Fozzy. A dla każdego, kto na ten koncert przyjdzie, udostępnia możliwość oglądania WrestleMania w swoim towarzystwie. Jednak czy tak naprawdę nie chcielibyśmy zobaczyć czegoś związanego z Chrisem Jericho na największej ze scen? Nawet nie chodzi o walkę, ale jakiś segment, gościnne pojawienie się, jak to miało miejsce podczas wcześniej wspomnianego Raw 25. Na dany moment niestety pozostaje nam tylko marzyć.
Solowy pojedynek Daniela Bryana. Jakiś czas temu WWE ponownie zaskoczyło nas wszystkich, podając wiadomość, że Daniel Bryan został oczyszczony przez lekarzy WWE i może wracać do ringu. Dodatkowo kilka godzin po tym ogłoszeniu Daniel zebrał niezłe baty od Kevina Owensa i samego Zayna. I nie było to zwykle oklepanie, Bryan przyjął jeden z najmocniejszych ciosów Owensa, czyli powerbomb na krawędź ringu. I niestety to wszystko raczej doprowadzi do walki tag teamowej na WrestleMania, gdzie zarząd SmackDown Live, czyli Daniel Bryan i Shane McMahon, staną przeciwko samemu Zayn'owi i Kevinowi Owensowi. Jednak raczej to nie jest to coś, na co każdy z nas czekał po ogłoszeniu Bryana. WrestleMania 30 była szczytem kariery Daniela, gdzie w openerze pokonał Triple H'a, a w main evencie wygrał Triple Threat przeciwko Batiście i Ortonowi, aby zdobyć WWE World Heavyweight Championship. Rok później w openerze pokonał kilku rywali w ladder meczu i zdobył tytuł interkontynentalny, dołączając tym samym do Grand Slam Champów. Jednak jedyne, co dostaniemy podczas WrestleMania 34, to tag team match. Danielson jest jedną z najpopularniejszych osób w świecie wrestlingu, nawet po tym, jak przez ostatnie prawie 3 lata nie zawalczył ani razu. Jednak wszystkie osiągnięcia, wszystkie pamiętne walki doprowadziły do tego, że nawet w takim momencie jak teraz chcemy Danielsona na samym szczycie. I to by było na tyle. Jeśli wam się spodobał, to proszę zostawcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję na naszym kanale, aby być cały czas na bieżąco. Jeśli chcecie wesprzeć nas projekt jeszcze bardziej, to zapraszam na naszego Patronite, gdzie za małą pomoc dostajecie całkiem ciekawe nagrody. Dziękuję wszystkim bardzo za uwagę, ja nazywam się Seth Donner z WhatIsWrestling.pl i słyszymy się już wkrótce.